Ze mną jest trener Leszek Ojrzyński. Nie udało się niestety zwyciężyć w kategorii trener roku, ale chyba ten miniony 2014 rok może pan podsumować jako udany. Bardzo udany. Celem naszym było w tej pierwszej połowie tego roku utrzymanie się. Zajęliśmy 10. miejsce i to był wielki sukces, bo najwyższe miejsce w historii klubu. Nowy sezon, nowe nadzieje. Skończyliśmy ten rok na 8. miejscu. Jeszcze druga faza rozgrywek przed nami. Naszym marzeniem jest, żeby w tej 8. się znaleźć. Jakbyśmy dobrze punktowali, jakbyśmy punktowali podobnie, tak jak było w poprzednim roku, no to w tej 8. się znajdziemy. A jak będzie, no to trzeba poczekać. Na pewno ciężko teraz pracowaliśmy w okresie przygotowawczym, żeby zapracować na tą 8, ale inni tak samo, prawda, nie śpią, też się wzmacniają, pracują i ciekawa rozgrywka przed nami. Teraz jest przed panem taki czas, właściwie trwa ten czas wyróżnień. Wczoraj został pan trenerem roku w Bielsku Białej. Dzisiaj była też nominacja, niestety się nie udało, ale jaki ten rok dla pana był? Jaki był jakiś szczególny moment w tym roku? Najważniejszy. Nie wiem, czy był taki moment, bo już w tym roku zacząłem jako trener Podbeskidzia, bo jeszcze w poprzednim roku podpisałem umowę. Przede wszystkim każdy mecz dla mnie jest bardzo ważny, każdy dzień i kilku zawodników się przewinęło, były też trudne decyzje i z tym trzeba żyć. Taka jest rola trenera i ciężko cokolwiek powiedzieć, jaki to był moment, który kluczowy dzień. Wiem tylko jedno, że przypieczętowaliśmy sobie utrzymanie w meczu z Widzewem, z którym walczyliśmy, gdzie ja przychodziłem do Podbeskidzia. To Podbeskidzie było na ostatnim miejscu za właśnie Widzewem, potem udało nam się Widzew wyprzedzić i tak się życie ułożyło, że zaczynaliśmy właśnie ten rok w meczu z Widzewem i później w tych dodatkowych 7 meczach mecz z Widzewem zadecydował, że się utrzymaliśmy w Ekstraklasie i to były te właśnie momenty, czy epizody widzewskie, prawda? A jeszcze w międzyczasie przed Podbeskidziem byłem na rozmowie w Widzewie i ten Widzew gdzieś tam się przetaczał i tak życie to wszystko wyreżyserowało, że mecz z Widzewem był dla mnie najważniejszy, bo ten cel główny, który mi powierzono, został wykonany. Mówi się, że w każdej drużynie, w jakiej pan pracuje, odciska pan takie swoje piętno, swój stempel. Tak było i w Koronie Kielce, i teraz w Podbeskidziu i można powiedzieć, jak pan to robi. Przede wszystkim pracuję i pewna filozofia gry mi przyświeca. Przede wszystkim ja tą filozofię muszę dopasować do zespołów, które prowadzę, a w tych zespołach myślę, że nie obrażę tu nikogo, nie ma dużo wirtuozów, prawda, to też pewna gra musi być ułożona i nastawione moje drużyny muszą być na dyscyplinę, żelazną dyscyplinę. Błędy popełniamy, ale jakoś tam sobie radziliśmy do tej pory i mam nadzieję, że tak będzie, bo to jest bardzo ważny aspekt, bo to jest gra zespołowa i tak jak mówię, nie masz dużo indywidualności, no to musisz postawić na zespół i pokazuje to nawet przykład. Dzisiaj Atletico wygrało z Realem po raz kolejny, prawda? I jakbyśmy rozłożyli to na czynniki pierwsze w Realu, same gwiazdy w Atletico, no można powiedzieć dwóch, trzech zawodników gdzieś na poziomie zbliżającym się, prawda? Tu nie grają indywidualności, gra zespół i fajnie by było prowadzić zespoły, prawda, gdzie mam piłkarzy przez duże P, jak to się mówi, ale spokojnie do tego podchodzę i miałem kilku takich piłkarzy, którzy się wyróżniali, od których też ja jako trener się uczyłem, bo też rozmawialiśmy ze sobą, oni byli na tyle doświadczeni, że też mogli coś podpowiedzieć i to jest to niezbędne doświadczenie i ważna lekcja dla mnie, a piętno, no to nie mi oceniać. Ja zawsze pracuję tak, żeby drużyna wygrywała i cel, który mam do osiągnięcia, osiągnąć. A w jaki sposób? Na pewno grając fair play, bo też nienawidzę udawania, nienawidzę symulacji. Wszystko ma być tak, jak jest w przepisach, jak coś jest wykraczające poza przepisy, no to jest faul, rzut karny, rzut wolny, prawda, czy czerwona, żółta kartka i tak do tego podchodzę. Czego można panu i drużynie Podbeskidzia życzyć w tym 2015 roku? Znalezienia się w 8 na pewno, bo to jest nasze marzenie i ten cel drugi, bo pierwszym celem dalej jest utrzymanie, bo to jest ciężka liga, wiemy jakie mamy też problemy i też spokojnie do tego podchodzimy, przynajmniej ja tak podchodzę. I w 8 jakbyśmy byli, to jest naprawdę wielka sprawa, potem byśmy mogli o coś więcej powalczyć, prawda, o 7., 6. miejsce, zależy jakby te 7 meczy nam się ułożyło. I tu na razie się zamyka rozdział Ojrzyńskiego i Podbeskidzia, bo kontrakt mam do końca czerwca, a co dalej będzie, czy będzie Podbeskidzie, czy inny klub, no to ciężko mi powiedzieć. Na razie mogę tylko mówić o Podbeskidziu, bo tu mam umowę do końca czerwca i tu bym chciał w tej 8 się znaleźć. Tej 8 życzymy, bardzo dziękuję, trener Leszek Ojrzyński. Dziękujemy.